Środa, 13 lipca, Michał Mędak, witam i zapraszam na Telefakty. Duże zainteresowanie stażami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawsze jest spadek w miesiącach letnich liczby bezrobotnych. Interwencje w sprawie porządku na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest około 16 hektarów, także to jest naprawdę duży obszar. Rusza ostrowieckie kino pod gwiazdami. W najbliższą sobotę, 16 lipca o godzinie 21:00, film pod tytułem Iluzja. Trwa intensywne wykaszanie cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mimo to teren nekropolii w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Zaniepokojeni wyglądem cmentarza mieszkańcy poprosili nas o interwencję w tej sprawie. Ponad metr wyrosło, tak samo przejście między jednym grobem a drugim, no to już nie jest naszym obowiązkiem. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie dojścia do grobu i dojście do środka kwatery. Natomiast już między grobami, tak jest w regulaminie cmentarza, to jest w obowiązku dysponenta grobu. Walka z trawą na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina syzyfową pracę. Mimo to na terenie nekropolii trwa intensywne koszenie. Mieszkańcy miasta nie są jednak zadowoleni ze stanu, w jakim znajdują się wszystkie kwatery. Interwencje docierają również do zarządców. Ostatnie reklamacje, nazwijmy to, właścicieli grobów dotyczą traw i wykaszania cmentarza. Jest to temat trudny. Trudny ze względu na to, że trawa systematycznie odrasta, a ostrowiecki cmentarz komunalny do małych nie należy. Jest więc co kosić. Jest około 16 hektarów. Także to jest naprawdę duży obszar i uporządkowanie wokół cmentarza tu i przed cmentarzem, bo tereny przyległe też podlegają pod cmentarz i musimy też porządek trzymać i na parkingach, i wokół kolumbarium, wokół kaplicy. No i oczywiście generalnie to cmentarz w środku. 16 hektarów i ponad 12 300 grobów. Niestety, jak przekonuje prezes Zakładu Usług Pogrzebowych Stanisław Dudek, nie wszyscy dbają o groby swoich bliskich. Stąd podobny efekt. Trawa sięga wysoko ponad groby, utrudniając dotarcie do spoczywających bliskich. Naszym takim podstawowym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie koszenia wzdłuż alejek do pierwszych grobów, po to, żeby umożliwić przejście konduktowi żałobnemu i tak dalej. Natomiast w drugiej kolejności wchodzimy w te miejsca, które są, że tak powiem, opuszczone, a pochowani są tam, no powiedzmy, z mopsu, gdzie groby są nieodwiedzane przez bliskich. Sytuacja panująca w kwaterze numer 22 nijak nie przystaje do wizerunku cmentarza. Stanisław Dudek deklaruje jednak, że ma się to zmienić. W tej chwili akurat jesteśmy w bocznej tam alejki, bodajże w 20, i obkaszamy. I w momencie, kiedy już zakończymy, bo to już jest, to nie jest pierwsze koszenie, to jest któreś to bodajże trzecie koszenie w tej chwili, to oczywiście będziemy wchodzić do środka tam, gdzie te chwasty są największe. W sprawie utrzymania estetycznego wyglądu cmentarza rację mają tak naprawdę wszyscy, zarówno mieszkańcy oczekujący, aby nekropolia wyglądała należycie, jak i zarządcy przekonujący, że wszystkiego zrobić się nie da. Najważniejsze to znaleźć złoty środek. Jak zwykle najlepiej sprawdzają się w takich sytuacjach stare przysłowia. No jak widać, no. Kto ma zaniedbane, to widać, nie? A tak to, jak kto dba, tak ma też, nie? Nic dodać. Nic ująć. Dużym zainteresowaniem ostrowieckiej młodzieży cieszy się forma zatrudnienia w postaci stażu. W okresie wakacyjnym z tej możliwości skorzystało ponad 190 osób ze średnim wykształceniem. Lato to czas, kiedy zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy jest mniej. Tak dzieje się też obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawsze jest spadek w miesiącach letnich liczby bezrobotnych w stosunku do miesięcy zimowych ze względu m.in. na prace sezonowe. Na koniec półrocza tego roku mamy zarejestrowanych 5 799
bezrobotnych. Jest to spadek bez mała 1000 osób w stosunku do ubiegłego półrocza, do czerwca roku 2015. W miesiącach wakacyjnych na staże chętnie udają się młode osoby, które ukończyły szkołę średnią. Jest to dla nich idealna okazja, aby podjąć niekiedy po raz pierwszy poważną pracę. Obecnie odbywa staże ponad 190 osób ze średnim wykształceniem do 30 roku życia. To na chwilę obecną tyle. Jeżeli chodzi o całe półrocze, staże odbywało ponad 900 osób. To jest ponad połowa osób, około połowy osób, które zaktywizowaliśmy w tym roku, bo tam jest około 1800 osób. To dowód, że forma zatrudnienia, jaką jest staż, cały czas cieszy się dużym powodzeniem. Kolejno popularne są prace interwencyjne i roboty publiczne, a na przełomie lipca i sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszy nabór wniosków właśnie m.in. na staże. Od 1 sierpnia do 5 będzie kolejny nabór wniosków stażowych, natomiast od 25 lipca do 5 sierpnia ogłosiliśmy nowy nabór wniosków na refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy i na środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ze względu na liczne głosy ze strony pracodawców, którzy chcieli dodatkowy termin, ogłaszamy już teraz od 25 do 5 sierpnia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawia się wiele ofert pracy na tak zwane zawody deficytowe. Pielęgniarka, kierowca czy wykwalifikowani pracownicy z wykształceniem zawodowym, z doświadczeniem na rynku pracy są poszukiwani i tych osób brakuje. Tutaj niestety często nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb pracodawców. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, na koniec maja w województwie świętokrzyskim wyniosła 11,7%, a w powiecie ostrowieckim 15,7%. Kino pod gwiazdami, pomysł zgłoszony do budżetu obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego na ten rok zdobył największe zainteresowanie mieszkańców. Realizacja projektu jest już w zaawansowanej fazie. Pierwszy seans już w sobotę, 16 lipca. Radny miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Włodzimierz Stec z niecierpliwością czeka na realizację swojego projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Zaproponował mieszkańcom kino pod gwiazdami, a ci pomysł podchwycili i tak już w najbliższą sobotę odbędzie się premierowy seans. W najbliższą sobotę 16 lipca o godzinie 21 film pod tytułem Iluzja, zresztą dosyć fajny i dobry film, cieszył się dużym powodzeniem i w kinach i w telewizji również. Także myślę, że to na otwarcie będzie znakomity tytuł. Przygotowania są już zaawansowane, realizacja projektu zapowiada się obiecująco. Leżaki już prawie są, one oczywiście zostaną u nas w Ostrowcu Świętokrzyskim, będą do wykorzystania na różnego rodzaju inne imprezy. Będą dwa ekrany. Jeden ekran jest taki dmuchany, on się będzie przydawał w momencie, gdy jest już późniejsza pora, gdy jest ciemniej. Natomiast jest jeszcze wyświetlacz LED, na którym będą wyświetlane filmy, no, gdy jeszcze będzie jasno, gdy będzie widno, on będzie lepiej widoczny. Wiadomo również, jakie filmy zostały przygotowane przez organizatorów. Radnego Włodzimierza Steca wspiera w kwestiach organizacyjnych Miejskie Centrum Kultury. Będą filmy też polskie, będą filmy zagraniczne. Z polskich no to będzie m.in. Kingsa i z zagranicznych no to wszystkie trzy części Uprowadzonej. Bardzo dobre filmy też cieszyły się ogromną popularnością. Myślę, że każdy z nas będzie też zadowolony, pomimo że wiele osób oglądało te filmy, ale to ma być relaks dla nas wszystkich, także powtórka też mile widziana. Organizatorzy Kina pod Gwiazdami zapowiadają zmiany w repertuarze. Znajdzie się też coś dla najmłodszych. W tym podstawowym repertuarze brakuje filmów dla dzieci. One będą, chciałbym tutaj wszystkie dzieci poinformować, że filmy dla dzieci również będą. Nie chcę teraz zdradzać ile i jakie tytuły, ale one również będą właśnie m.in. na tym wyświetlaczu, który się będzie lepiej prezentował w dzień. Kino pod gwiazdami zdobyło największe poparcie w budżecie obywatelskim. Prawdopodobnie będzie też cieszyć się dużą popularnością. A teraz w Telefaktach czas na kulturę. Już 15 lipca o godzinie 18 w Ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wernisaż wystawy Marcina Jedlikowskiego zatytułowanej Tumultum.
Biuro Wystaw Artystycznych serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i nie tylko w piątek 15 o godzinie 18 na wernisaż wystawy prac Marcina Jelikowskiego, młodego ostrowieckiego artysty, którego pracę będzie tutaj można oglądać przez okres wakacji. Jest on oprócz tego, że ostrowczaninem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przedstawicielem młodego pokolenia artystów i w swoich pracach w ramach cyklu, który stworzył Tumultum, jest również nazwa wystawy, odnosi się do problemu pewnej kultury nadmiaru, bo żyjemy w czasach kultury obrazkowej, zewsząd bombardują nas różnego rodzaju komunikaty i artysta tworzy tak naprawdę nowy alfabet sztuki po to, żeby jego prace właśnie w ramach pewnego rodzaju protestu przeciwko temu bombardowaniu były nie do końca rozkodowane. A ci z Państwa, którzy będą chcieli jednak dokonać procesu rozkodowania tych komunikatów, zapraszamy serdecznie w piątek o godzinie 18. 17 lipca o godzinie 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się wernisaż wystawy Czerwiec 76. Zaczęło się w Walterze, ukazującej przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń z 25 czerwca 1976 roku. 17 lipca bieżącego roku od godziny 16 można będzie na rynku oglądać wystawę plenerową noszącą tytuł Czerwiec 76 zaczęło się w Walterze. Jest to wystawa, która przenosi nas w realia odległe od nas o 40 lat. Opowieść o radomskim robotniczym proteście, który miał miejsce dokładnie 25 czerwca 1976 roku, kiedy to na wieść o planowanej podwyżce, którą zapowiedział ówczesny premier Piotr Jaroszewicz, między innymi w Radomiu doszło do wystąpień, do protestów i zaprezentujemy mieszkańcom miasta, mieszkańcom powiatu, jak również gościom w okresie wakacyjnym opowieść o tym, jakie były przyczyny, jaki był przebieg tych wydarzeń, jakie były skutki, łącznie z tymi ofiarami śmiertelnymi, których symbolem jest ksiądz Roman Kotlarz, który zmarł, co prawda, dopiero 18 sierpnia 1976 roku, ale jest jedną z tych najbardziej rozpoznawalnych ofiar tych wydarzeń, tego protestu, gdzie robotnicy Radomia upomnieli się o to, czego im brakowało, o godziwą płacę za ciężką pracę, żądali sprawiedliwości, wolności, poszanowania ich codziennego po prostu trudu. I wystawa jest przygotowywana i stanie na rynku ostrowieckim, aby tutaj uświadomić, że w tych wydarzeniach sprzed 40 lat pewną rolę i pewne miejsce ma Ostrowiec i to miejsce, bo dokładnie 28 czerwca 1976 roku na ówczesnym Placu Wolności doszło do manifestacji zorganizowanej i inspirowanej przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. To była manifestacja, która zgromadziła według tych informacji, które podała nasza lokalna gazeta Walczymy o Stal, około 15 tysięcy pracowników zakładów ostrowieckich, w tym około 4 tysiące hutników, którzy zgromadzili się pod hasłem, które widoczne było nad trybuną. Robotniczy Ostrowiec zawsze z partią. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na Telefakty już jutro o 17.30. Do zobaczenia.